Ciężko, ciężko, tak, na pewno bardzo ciężki mecz, specyficzne boisko, specyficzny przeciwnik, całkowicie inny mecz niż te poprzednie, czy u siebie, czy na wyjeździe z Legią, ale tak jak mówię, no, dwa razy prowadziliśmy i musimy to utrzymać, no, nie mamy wyjścia, musimy być bardziej skoncentrowani i nie możemy popełniać takich błędów z tyłu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dwa razy wygrywaliśmy i powinniśmy to dotrzymać do końca. No niestety tak, chociaż mówi się, że punkt na wyjeździe trzeba szanować, ale no dzisiaj był to mecz spokojnie do wygrania. Zaczęliśmy bardzo dobrze, myślę, że w pierwszej połowie, no te pół godziny pierwsze graliśmy bardzo dobrze. Po stracie bramki niepotrzebnie, no jakoś tak się zacięła ta nasza gra, troszeczkę oddaliśmy pola, no i później mniej troszeczkę kontroli. W drugiej połowie też, no niestety, za dużo było chaosu w tej grze. Chyba Podbeskidzie lubi taką grę i jakoś tak przejęło troszeczkę ten styl gry na taki chaos. Powinniśmy troszeczkę więcej grać piłką w drugiej połowie, żeby Podbeskidzie biegało, ale niestety no, ciężko było. Jest to taki zespół mocno walczący i co tu powiedzieć, no, jak nie da się wygrać meczu, to trzeba szanować punkt, ale myślę, że mamy niedosyt po tym meczu, bo był do wygrania. No, myślę, że dobrym przykładem jest to pierwsze pół godziny meczu, gdzie kontrolowaliśmy sytuację, graliśmy piłką po ziemi, tak jak trener od nas tego oczekuje i myślę, że na tym się trzeba wzorować, a wyciągać wnioski no i z tych przede wszystkim straconych bramek, bo to też... Wiedzieliśmy dobrze, że Podbeskidzie jest mocne w tej walce o górne piłki, o jakieś tam szamotaniny w polu karnym, rzuty wolne, rzuty rożne, a jednak jakoś nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. No, myślę, że tutaj jakieś trzeba te wnioski wyciągnąć. Troszeczkę to jest wyświechtany frazes, ale niestety wiedzieliśmy o tym, a jednak nie zapobiegliśmy temu.